Co? Nie jest przezroczysta. Myszka. Dobra, to też było mocne. Już mam rękę opryskaną. Pycha. Jeju, jak to pięknie pachnie. Jak jelly z trusy. Siemaneczko, z tej strony Patio. W dzisiejszym odcinku będziemy testować gazowane napoje Chupa Chups. Ale nim zaczniemy, to oczywiście, jeżeli jesteś tu nowy, nowa, to idealny moment, żeby kliknąć ikonkę suba oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. No to lecimy z odcinkiem. Do przetestowania mam 6 gazowanych napojów Chupa Chups. Opakowania mamy naprawdę bardzo szalone oraz kolorowe. I już od razu widać, że są one gazowane. Nie tylko, że mamy napis gazowany, ale również wszędzie jest pełno kropeczek, które symbolizują bąbelki. I na teścik wlecą takie smaki jak melon oraz śmietanka. I powiem wam, że jest to mega crazy i dziwne połączenie, ponieważ świeży, wodnisty owoc razem ze śmietanką. No naprawdę dziwne połączenie. No ale Chupa Chups w sumie takie lubi. Same lizaki mają takie szalone połączenia. Mleczny ze świeżym owocem. No dobra, wiecie, o co mi chodzi. Z wodnistym owocem. Takie specyficzne połączenie. No ale dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku napoju. Jako drugi smaczek wleci do testowania mango. I tego smaku nie mogę się mega doczekać, ponieważ bardzo uwielbiam mango. I uwielbiam go we wszystkich słodyczach oraz napojach. Jest naprawdę mega rzeźkie, słodkie oraz owocowe. Jako trzeci smaczek wleci truskawka i w tym wypadku będzie zero cukru. Powiem wam szczerze, że ja nie lubię napojów zero, ponieważ mają one specyficzny posmak słodzików, co mi nie odpowiada, ale zobaczymy, jak to będzie w przypadku tego napoju. I jako czwarty smaczek wleci wino grono i tutaj tego napoju również nie mogę się doczekać, ponieważ mega uwielbiam wino grono oraz słodycze winogronowe, żelki winogronowe oraz napoje winogronowe, więc myślę, że to będzie mega smak. Jako przedostatni smaczek wleci limonka oraz cytryna. I tu również będzie zero cukru. No zobaczymy, jak to będzie w przypadku napoju Chupa Chups. Czy ten słodzik będzie mocno wyczuwalny, czy słabo wyczuwalny? Może akurat fajnie się skomponuje z tym smakiem? Zobaczymy. I jako ostatni smaczek przetestujemy malinę i śmietankę. I tutaj już jest lepsze połączenie niż w przypadku melona oraz śmietanki. Ponieważ jednak malina jest takim mega słodkim, kwaśnym, wyraźnym owocem. I raczej częściej spotykamy połączenie śmietanki oraz maliny. No jest w przypadku lodów, ciastek, ciast oraz innych słodyczy. Więc w przypadku napoju myślę, że będzie również to bardzo fajne. Ale co jest również ciekawe, ten napój jest gazowany. Więc to będzie naprawdę coś mega nowego i wyjątkowego, więc będzie kosmos. Okej, ale już nie czekajmy, tylko zabierzmy się za testowanie, więc zabieram was z powrotem na górę. Jako pierwszy napój przetestujemy melon i śmietanka. Pachnie naprawdę mega świeżo i melonowo. Bardzo słodzitko. Ale sprawdźmy, jak smakuje. Wasze zdrówko. No powiem wam, że naprawdę mega wyjątkowy napój. Tak jak wam wspomniałam, po raz pierwszy próbuję mleczny napój gazowany oraz takie mega szalone połączenie melona i śmietanki. Ogólnie to jest mega crazy napój, ponieważ nie dość, że to jest melon i śmietanka, dziwne połączenie, to jeszcze jest to gazowane. Melon, śmietanka i gaz, no kosmos. I powiem wam, że w smaku też ten napój jest mega kosmiczny. Naprawdę o dziwo dobry. Świetnie się komponuje ten melon ze śmietanką oraz ten cały delikatny gaz, ponieważ jest bardzo delikatny. Nie gazowane, nie są drapiące, duże bąbelki, tylko jest naprawdę delikatny, gęsty gaz. Porównując ten gaz do deszczu, to by była taka mrzawka, więc bardzo fajnie. Melon sam w sobie jest naprawdę mega świeży oraz słodki, chociaż tej słodyczy to zapewne dodaje śmietanka, która jest naprawdę bardzo słodka i delikatna. Nie czuć, że ten napój jest jakiś mega mocno mleczny, tylko jest delikatna taka nutka tej śmietanki, która jest bardzo słodka, jak taki krem w torcie. Więc powiem wam, że napój naprawdę zdał egzamin. No to jeszcze sprawdźmy kolorek. Co? Nie jest przezroczyste. To jest w kolorze melona. Spójrzcie. No mega ciekawe, jak takie mleko kokosowe. Myszka. Wygląda jak taki mega gęsty melonowy soczek. Świeżo wyciśnięty melon. Bardzo fajnie, że jest zachowana kolorystyka owoca. Okej, no to lecimy z kolejnym teścikiem. Jako drugi smaczek przetestujemy truskawka zero cukru.
Okej, okay, jest tutaj wyraźna truskawka, ale... Czy jest ona taka naturalna czy chemiczna? Bo coś mi tutaj nie pasuje. Troszeczkę taka chemiczna, ale myślę, że jest to spowodowane właśnie tym, że jest to napój zero. Moją opinię na temat napojów zero znacie, ale musimy to przetestować i jak zwykle dam wam obiektywną opinię. Wasze zdrówko. No tak, jest mocna truskawka, ale niestety to nie jest smak naturalnej truskawki. Tylko tak jak w przypadku zapachu, jest to chemiczna truskawka. Niestety tutaj słodzik nie zdał egzaminu, no i jest delikatnie na końcu języka wyczuwalny. I też mam wrażenie, że ten napój jest bardziej gazowany niż poprzedni melonowy. Jeszcze się upewnię. Nie, mi się wydawało. Ale sprawdźmy kolorek. I tutaj mamy przeźroczysty napój. No w końcu napój zero. Chociaż no niekoniecznie, po prostu jest przezroczysty. No to lecimy z kolejnym smaczkiem. Jako trzeci smaczek przetestujemy mango. Mój ulubiony smaczek. Mocno wystrzeliło. I w zapachu wyczułam wyraźne, mocne, intensywne mango. Ale sprawdźmy, czy również takie jest w smaczku. Wasze zdrówko. Pycha. Mega intensywny, naturalny smak mango. Pychotka. I też jest bardzo słodziutkie. Pycha. I jeżeli jesteście tak samo jak ja fanami mango, to na pewno wam to posmakuje i oczywiście mega polecam. Ale teraz sprawdźmy kolorek. Okej, i tutaj mamy połączenie dwóch kolorów. Jest kolor mango i jest taki mętny. Spójrzcie. Czyli możemy powiedzieć, że kolorek odpowiada owocowi. Jako czwarty smaczek przetestujemy malina i śmietanka. Okej, sytuacja opanowana i sprawdźmy zapach. Tu od razu uderza mocna, słodka malina. No ale sprawdźmy smaczek. Gdzie moje maniery? Wasze zdrówko. Mega słodkie. Naprawdę mega, mega, mega bardzo to jest słodkie. To jest bardzo słodkie. Ale jest rzeczywiście wyczuwalna malina. Myślę, że ta intensywna słodycz pochodzi ze śmietanki. Tym samym dochodzę do wniosku, że jednak nie lubię gazowanych napojów mlecznych. Co innego oczywiście szejki albo jakieś smakowe mleka. Ale gazowane napoje mleczne to nie dla mnie. A teraz sprawdźmy kolorek. Obstawiam, że tutaj również tak jak w przypadku melona oraz śmietanki będzie to mdły różowy kolor. Ale sprawdźmy. Okej, okay, miałam wrażenie, że wlewam truskawkowego gęstego szejka, ale już piena opadła i jednak jest to napój w kolorze mętnego różu. Spójrzcie. Jakbym piła cukierka. O, cieszę się, że nadal ze mną jesteście. No to lecimy z kolejnym smaczkiem. Jako piąty smaczek przetestujemy limonkę oraz cytrynę. Zero cukru. Okej. Okay. Dobra, od razu uderza mocna limonka oraz cytryna. Naprawdę mocny zapach. Ale sprawdźmy, jak smakuje wasze zdrówko. Naprawdę mocna limonka i cytryna. Od razu jest to wyczuwalne. Jest wyczuwalny kwasek i jest wyczuwalny taki delikatny, gorzkawy posmak limonki. Ale napój jest naprawdę orzeźwiający. Naprawdę spoko. Ale powiem wam, że na dłuższą metę przeszkadza mi ten słodzikowy posmak. Pomijając ten słodzik, naprawdę napój jest bardzo dobry. Jak lemoniada. Polecam. Ale sprawdźmy jeszcze kolorek. Okej, okay. W sumie to jest zero cukru. No to jest zero koloru. Sprawdźcie sami. Git. No to lecimy już z szóstym i ostatnim smaczkiem i będzie to winogrono. Dobra, to też było mocne. Już mam rękę opryskaną. A few minutes later. Jeju, jak to pięknie pachnie, jak jelly strousy. Mega piękny winogronowy zapach. Już nie mogę doczekać, więc sprawdźmy, jak to smakuje. Więc wasze zdrówko. Jak ja się cieszę, że to nie jest zero cukru. Mega winogronowe, orzeźwiające, pycha. Ale już powiem wam, że jednak Chupa Chups trochę moim zdaniem przesadza z tą słodyczością. Bardzo słodkie. Ja bym delikatnie zmniejszyła tą słodycz. No bo napoje są naprawdę bardzo dobre. Same w sobie, że są owocowe, to ten owoc nadaje bardzo fajnego smaczku. Ale sprawdźmy jeszcze kolorek. Piękny, jaki piękny fioletowy kolor. Mój ulubiony, mega, spójrzcie.
identycznie jak kolor jelly strosów. Mega! Kochani, bardzo dziękuję Wam za wspólne testowanie. Teraz chciałabym wyłonić najlepszy napój, według mnie oczywiście. I jest to napój o smaku winogrona. Mega pyszny smak, identyczny jak jelly strosy, które uwielbiam. A najgorszym moim zdaniem napojem jest malina i śmietanka. Mega przesłodzony napój. Jakbyście pili tort gazowany. No, malinowy tort gazowany. Chyba że lubicie się zasłodzić napojem gazowanym. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba. Udostępnijcie filmik znajomym, żeby chulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka!